Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, ja oto przed wami, ło Jezus, okej. See you some 2, dziękuję za skrzynkę bardzo, czekaj co w tej skrzynce znajdę. Ciski do strzep, okej, bardzo dziękuję. Kolejny odcinek, jak pamiętacie, zostaliśmy porwani, potem uwolnieni. Jesteśmy w wiosce Zixi, która miała być niezaleziona, nie do znalezienia, ale została właśnie znaleziona, także idziemy jej właśnie w tym momencie bronić. Panie i panowie, kolejny odcinek See you some 2. Wyszliśmy z tych przeklętych bagien i możemy teraz działać lepiej. I trzeba nie, i widzę w ogóle, że mamy też tutaj działko, które przydałoby się użyć mimo wszystko. There we go. A nie tak biegać dookoła, nie wiedziałem, że mam działko, dopiero zobaczyłem je kątem oka. Także panie i panowie, co tam u was, co tam u was, jak tam wam się wiedzie? Panie i panowie, mamy kwiecień, piękny miesiąc, kwiecień plecień oczywiście, raz jest ciepło, raz jest zimno. Ale się rozgadałem, mój Boże. O Boże. Zgubiłem wątek, ale tak, co tam u was? U mnie ogólnie ok, w porządku. Zaczynam denerwować, mogę go zestrzelić, bo jest za ścianą, znaczy za drzewem bardziej. Teraz wszyscy mówią mipi, jesteśmy szczęśliwi wszyscy, ok. Cisza? Spokój? Już? Tak? Obroniłem wioskę? Super. U mnie w porządku, trochę zakręcony, ale lecimy z kolejnym odcinkiem. Hello! Siema, co tam masz? Mam jakąś skrzynkę może? A może ty masz jakąś skrzynkę? Nie, wszyscy biegają dookoła. Ok. Czy tu jakieś sekrety może są? Nie wiem, może, zaraz zobaczymy. Przejdziemy się tutaj dookoła i zobaczymy. Bo dwóch pił nie potrzebuję chyba. No i tak, wioska Zixi, gdzie ja tutaj mogę iść? Co ja tutaj mogę znaleźć? Hejo, siemano, witam serdecznie wszystkich. A, jestem zakręcony, w ogóle... Nagle zapomniałem, jak się prowadzi odcinek na YouTubie, ale okej. Never mind. Poszukajmy tutaj dookoła czegoś. Może coś znajdziemy, jakieś sekrety w którymś domku. Mówię, ja nie pamiętam See you some 2 aż tak dobrze, żeby pamiętać, czy to w ogóle jakieś sekrety są, czy nie. Szczególnie nie pamiętam, co się dalej dzieje. A i tej całej wioski Zixi, szczerze. Pamiętam te, oczywiście, że się tutaj też gubiłem. Że w jedną stronę mogłem iść, a potem w drugą stronę nie mogłem iść. To musiałem się wyjść, musiałem gdzieś przejść. Strasznie See you some 2 potrafi być confusing, jeśli chodzi o właśnie te rzeczy. Człowiek się gubi, nie wie gdzie iść, ale okej, wielkie drzewa, wielka wioska, wielkie przygody nas na pewno czekają tutaj i przydałoby się też oczywiście nie spaść. No ale cóż, musimy się dostać na... Mi się wydaje, że na dół musimy się dostać właśnie... skoro są takie wielkie drzewa, to muszą być wielkie rośliny i tak dalej, więc muszą być wielkie pszczoły. I my szukamy Zumzuma. Musimy pokonać Zumzuma, żeby zdobyć oczywiście nasz kawałek medalionu. Co już tak napieprzałem na te bagna, ale ja nie lubię po prostu bagien w See you some 2. Musicie się z tym pogodzić. Krótko mówiąc. Nic nie poradzę. O, tu chyba... O, jest nawet przeciwnik. Jak te psy, co wyskakiwały wcześniej ze skrzynek, nie? Teraz mamy te zielone, które wyskakują. Okej, tu mamy trochę... Wiedźmy do pokonania z tego, co widzę. Oj, też tych zielonych też gdzieś słyszę. O, właśnie, jest. Nawet denerwuję, że nie znam nazw przeciwników w See you some 2. To mnie mega irytuje. W każdej innym See you some to ja wiedziałem, że okej, że to jest ten, to jest ten, to jest ten, to jest ten. A tutaj to jest tak po prostu nie do zapamiętania, że to jest szok. Bo w See you some wiem, że wiemy Hanoi, to jest wiemy Hanoi i tak dalej, i tak dalej. Ale tu to... Aż po prostu nie wiem, aż po prostu... No spustkam w głowie, jeśli chodzi o nazwy przeciwników. Po prostu nazywam to tak, jak to widzę. I nic tego nie poradzę na to. Z prawej strony, kolega, jedzie o kościeło. Prosto w połowie, kolego. A ty co? A ty co? Po zawodach, kolego, po zawodach. Trzeba było przejść na stronę dobra, a nie trzymać z mentalem. Słyszę samolot? O, jak najbardziej samolot, słyszę, nawet mi bije. A, mam cię, tutaj jesteś. Gdzie tak nisko zlatujesz? Bo, minus dla ciebie. Yippie! Jakaś trampolina? Hejo! Wszyscy są mile... Są, Boże. Wszyscy są mili dla mnie. Szczęśliwi, że mnie widzą. O, sorry kolego. Jak on zapieprza do mnie? Bardzo chce mnie zabić. Oj, bardzo. Ale ja się nie dam, bo trzeba uratować świat. W ogóle, skoro oglądacie tą serię, to lubicie See you some, więc zadam wam to samo pytanie, które zostało mi zadane na live ostatnio. Czyli, jaki boss See you some jest waszym ulubionym?
Gdy to pytanie zostało mi zadane, to powiem wam szczerze, że Final Fantasy w ogóle dymu, nie wiadomo skąd on wylatuje, jakby do końca. Ja nie potrafię na to pytanie zbytnio odpowiedzieć, bo to jest ciężkie pytanie. Dla Final Fantasy sama, który grał w każdą grę główną. To jest pytanie... O, to fajnie, miałem skrzynkę. To jest pytanie bardzo ciężkie i w sumie... Ostatni boss w tej grze jest bardzo, bardzo fajny, mega mi się podoba. Ostatni boss w Series 3 też jest spoko. Ale jednak mimo wszystko ten boss w stanie pierwszym starciu na końcu, ten Akzan trzeci, ma takiego coś sobie szczególnego. Po prostu jest tak mega fajnie zrobione, że pierwszy przed nim ucieka. Nie możemy nic z tym zrobić, że przed nim uciekamy. Nie możemy jemu nic zrobić, co najgorsze. No i jedyne co nam pozostaje, to po prostu przejść do piramidy i tam spróbować go jakoś pokonać. Każdego Akzana musieliśmy pokonać sposobem. O, jak miło. Bo sami po prostu nie dalibyśmy rady, byliśmy za słabi, no i on... Akzana miał regenerację przede wszystkim. Boże, z tym sterowaniem to będzie ciężkie bardzo. Ej! O, co? Ostatni skok spieprzyłem, come on, man. Tak byłem blisko. O, dobra, lecimy jeszcze raz. Jeszcze raz i teraz. Siup! Dzięki very much, jestem zajebisty, ja wiem. F6, zapisujemy sobie. Seriously, można biegać w tym Seriously? Czy ja nie biegałem wcześniej? Aż dziwne. W Seriously trójce może było biegać i w tym Seriously można biegać w takim razie. Nie wiem, czy w którymś innym Seriously można biegać. Pamiętam, że chyba był taki... Nie wiem, czy sekret, ale chyba wsiadało się w którejś działko i pojawiali się przeciwnicy i trzeba było ich zbić w jakimś tam określonym czasie. A może to nie ta gra? Może to nie ta gra? Może gadam kompletne bzdury? A może nie? A może tak jest faktycznie? Tylko ja tego nie potrafię znaleźć. Okej, ale jesteśmy cały czas w tym samym obszarze. Odcinka mamy już 8 minut, a ja pierdolę nie wiadomo o czym. Chodźmy dalej i poszukajmy, gdzie faktycznie mamy iść, co mamy zrobić. Mam tą trampolinę. Właśnie, właśnie. Przypomniałem sobie o trampolinie. Tylko gdzie ona mi została tutaj dana, ta trampolina? To jest bardzo interesujący temat. Tutaj mamy, okej, żeby się wybić pewnie na drugą stronę. Hopla. W ogóle ta muzyka przypomina mi trochę muzykę z Rymena trójki, nie wiem dlaczego. Siema. Dobra, wspomniałem, że mam... No właśnie, tego potrzebuję. To jest mocniejsze. Mam mało amunicji, ale może mi zostanie dana. No i też słyszałem od was w komentarzach, że nie mam co się amunicją oszczędzać, bo i tak jest jej wszędzie pełno. I w sumie jest to prawda. Zawsze byłem trochę oszczędny w grach strzelankowych, jeśli chodzi o amunicję. Ale skoro nie muszę, to nie będę się ograniczał, będę używał czego mi się tylko żywnie będzie podobać. Ulala, co to mamy? No, użyj F. Użyj F, tak jest. I co? Czy ja to miałem kliknąć, czy to jest sekret? Bo to są... To jest ważne teraz. Siema, stary. Okej, czyli tam mam iść, ale... Tu jest jeszcze wiele rzeczy, które możemy odkryć mimo wszystko. No i te Sirius bomby, które mamy w multum. O, pociski do strzelb, właśnie to mi jest potrzebne. Jeszcze więcej pocisków do strzelb. Jest, jest, jest. Pancerzyk. Się wszystko przyda. To mogę skosić? Nie, a byłoby śmiesznie. Dobra, mogę iść na górę. Znaczy mogę iść do przodu, a mogę iść na górę niby. Może chodźmy na górę, zobaczmy co tam się dzieje. Hopla. To pojedzie? Czy niezbyt? To po co to? O, to mogę w ogóle przesuwać, ale numer. To mam to kliknięte, ale to mi nie chce jechać tak jakby do góry. Dlaczego? A, bo to jest inna dźwignia. Never mind. Teraz. Siup, na górę. F6. Ej! Nice! A czy tu można to... Więc skocz tutaj, na tą platformę, która tutaj była. Na tą, o, ale co mi da zaskoczenie na nią? Nie wiem, ale zeskoczę. Czemu nie? Ona była z tej strony jeszcze raz. Shit, zapomniałem. Stay. No już za późno, nieważne. Nie wiem, czy by tutaj coś było, raczej wątpię. Okej, to mamy dwa sekrety znalezione. Jak się nie mylę, więc możemy iść dalej. Elegancja, fancja. Lepiej do tej wody pewnie nie wchodzić, także... Nie będę nawet próbował.
a nic mi się nie stało. To po co to jest? Uuuu! Nawiązanie do czegoś? This thing fires 8 rounds per second. That's 480 rounds per minute. Imagine. A ile minigun strzela? Hmm? Sam? Ile minigun strzela? Bo ja wiem, że masę. Ja bym się może ustawił w rogu. Bo z tego co widzę, to jest dobra taktyka tutaj. Na tą miejscówkę. W ogóle to sobie wyłączę. Nie potrzebuję dwóch. Wystarczy mi jeden. No proszę bardzo. Ale taktykę ogarnąłem. Wow, that's a big boy. Nie są większe, to jest mniejsze. Ty się w ogóle zablokował? Nie mógł przejść do mnie? O lo, 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 lo. Trochę was tu jest, panowie. Panowie jaszczury. Czy to są jako substytut żab? To jest z innych części Siusama. No. W sumie to jest w Sabia Maker i było żab, nie? Tylko były właśnie te takie... W sumie wyglądało bardzo podobnie. Kiedy jestem zdrowie, jest podejrzane. A może nie? Hej, yo, masz życie dla mnie? Masz życie, jak miło. Thank you very much. O, ty gnoju mały. Mi się bardzo przyda, dzięki stary. Coś jeszcze masz? Bo czasami dajecie dwie rzeczy, a nie jedną. Okej, nie, to nie. W ogóle chciałem tylko zauważyć, chciałem tylko napomknąć, że ta gra dalej wygląda po prostu pięknie. W sensie jest bardzo... grafikę ma taką, że wow. Na tamte lata to jest 2000... Au! To jest 2006 rok? Serious Sam 2? Czy 5 rok? Jakoś chyba tak, nie? 5, 6. Na tamte czasy to wow. To trzeba przyznać, że Serious Sam 2 wygląda dalej, do tej pory, znakomicie jako gra. Pięknie wręcz. Nie wiem, czy dostał jakąś modyfikację, w sensie jakiś rehaul graficzny, czy nie. Ale jeżeli dostał, to mu się jak najbardziej należało. I nie wiem, czy to są jakieś modyfikacje, są w sensie jakieś remastery na przykład, czy coś. To może by było, wiecie, sobie tutaj zobaczyć, wgrać, żeby gra wyglądała jeszcze lepiej. Ale naprawdę taki remaster Serious Sam 2 bym tak przytulił. O Jezu, nie wersje HD, tylko remaster. Wszystko zrobione, wiecie, od gruntu, no nie, w górę. To by było spoko, to by było spoko moim zdaniem. O tym mi się telefonie. Ładowałem telefon. Dobra, to w takim razie idziemy dalej, nic tu po nas. To mnie w ogóle interesuje, czy to jest coś, co na przykład mogę strzelić i coś się stanie, jak wystrzelam wszystkie, czy nie, I don't know. Idziemy dalej, tu coś jeszcze będzie grubo, no właśnie. Ło, strzeliłem swojego, przepraszam. Absolutnie nie chciałem. Oni się tu respią, także lepiej jest chyba stąd odejść. Gościu biegnie za mną. Spoko. A ty w samolocie. Ty byś zginiesz. Zapominam cały czas, że mam granaty. Które by się bardzo przydały, nie powiem. Tu jeszcze bombel jest. No to po bomblu. Nad. Ulala, jaka zbroja. Dobra, no to lecimy w takim razie z działkiem laserowym. Pięknie. Boże, jaki ten. Tribal music. Tribal music is being played. Acknowledge you, tribal chief. Dobra. Dużo skrzynek do przejrzenia. Dużo pewnie przeciwników w tych skrzynkach się kryje. Nie korzystam z zakietnicy, nie korzystam z niczego. W sensie, bo nie ma tyle czasu, żeby wykorzystać wszystko. Musicie podjąć decyzję, z czego chcecie strzelać, no nie? Wszystko jest dobre, wszystko załatwi przeciwników tak jak ma załatwić. Naprawdę, czym chcecie, to strzelacie i będziecie się dobrze bawić. Takie mam wrażenie. Wiadomo, jak macie minigana, to minigana to jest jedyna słuszna opcja, z czego strzelać, no nie? Ale my tu nie mamy minigana jeszcze, bo minigana będziemy mieli, mam taką nadzieję. To jest odcinek siódmy albo ósmy. Czy pamiętam, drucików już dużo jest. Tego Serious Sama, a będzie jeszcze więcej. Tutaj w ogóle grę skończyłem, bo dopiero na drugiej planecie jesteśmy. A tak to jest, jak się robi odcinki po pół godziny, a nie jak robiłem po godzinie odcinki, nie? Kiedyś. Dawien dawno. Ale to też, wiecie, był... jeden poziom, na przykład Serious Sam 3 był po prostu jeden poziom i tyle.
Potrzebuję mocy, co? Potrzebuję mocy, żeby zasilić to. Aha. Aha. Strzelaj! Kill him! Dobrze, dobry strzał. Mam tu kliknąć wszystko. Aha, ja se chodzę dookoła. Fajnie. Okej, to mi się teraz otworzy. A co jak te wszystkie? Czy coś się. Aha. Aha. Siema stary. Chyba noc? Akurat pewnie tu wybrane. Dobra, nice. To mam kliknięte. Teraz muszę by się przejść do kolejnego. O, otworzyło mi to, nice. Co jest, ja wezmę to zdrowie. Oho. Kolejny przyjechał. Dobra, widzicie? Ja naprawdę nie kojarzę sobie już sama. Dwójki w sensie. Ja powinienem to wszystko klikać, a tylko nie robię. Okej, czy jedno opuściło most, a drugie otworzyło mi przejście do mostu. Okej, got it. Rozumiem. A się zbugowało. Dźwięk się zbugował. Tych laser gunów. No bugują się te laser guny, albo mi się wydaje, absolutnie nie wiem. Chodź tu. To mnie irytujesz. Mocny jest ten laser gun. Jezus, wow. To trzeba przyznać, że jest mocny. I amunicja do niego w sumie nie schodzi tak szybko wcale. Mi się podoba. Ja muszę się pozbyć tych pierdolców, bo mnie będą denerwować tylko. No gdzie jesteś? Chodź. Chodź, chodź, chodź. Dobra. Mam tu działko, ale jakoś... Tak się gra lepiej niż tym działkiem, bo to działko to jest takie po prostu easy work, no nie? Tak ja czuję się bardziej fulfilling jako Siriusa. Dużo, dobra, okej, okay, za dużo ich jest. Nic nie mówiłem, jest ich za dużo zdecydowanie, żeby się tak bawić. Działko to jest jednak to. Weźcie ich, trafcie, Jezus. O, trafiłem. To były proste linie, jak miałem mnie trafić. Jeszcze jeden był gnojarz. Jeszcze był ten, który leciał. Tylko zrobił kółko. A, je, leci, okej. Okay. Kurde, no. Co za typ. Nie trafię go. Leci. Dostaw... O, piękny strzał. Za to zestrzelenie samolotu możecie zostawić lajka. Będzie mi miło. I co? Lecimy w takim razie dalej, skoro mamy otwarte, to możemy iść dalej. Bez żadnych zawahań. Na przykład na górę się dostaniemy, czy nie? Chyba nie, skoro ozdoby. Let's see. Oho, mamy kastenkę. A ja się napiję soku jabłkowego! Najlepszy sok na ziemi. Czemu ona ma skrzynki wybuchowe na tej platformie? Znaczy wybuchowe. Uuu, 2 na 4. Gdzie były sekrety jeszcze? Tu, muzyka z menu. O kur... Boże... Sirius tam przewidział COVID! Sirius tam przewidział COVID! I w ogóle to było strasznie stereotypowe, że były... Załóżmy Chinki, czy po prostu Azjatki, Koreanki, czy tam Japonki. Z aparatami takimi małymi. Nie chcę nic mówić! Nie ukrzyżujcie mnie za moje opinie, ale to jest bardzo stereotypowe. Taki mały chińczyk z takim aparatikiem. This cable car is leading us straight towards the ceremonial plateau. Just stay alive. I hope ticket control won't get us. Wybuchowe, wiedziałem. Mam rakietnicę i zawaham się jej użyć. I'm a fucking rocket ship. O, czy to jest do Bidigana Amo? Znaczy, to nie wiem, to tego, ale wygląda jak do Bidigana Amo.
Ja chcę minigana. Please give me minigun. To jest zawsze piękny dzień, jak można z minigana postrzelać, nie? Zresztą wy wiecie, wy rozumiecie. Wiecie, jak ja posiadam ogromną miłość do miniganów, prawda? Trzeba byś rzucił zbroję, która nie doleciała? Ty gnoju! Wszystko przez ciebie. Nie wiem, czy to twoja wina, ale to twoja wina. Piszemy sobie grę. Oni tu skaczą mi tutaj! Z góry! Ja wam dam zaraz tutaj. Mogę to rozwalić? Nie, wyglądałem, mógł to rozwalić. O nie, ty odejdź! Ja już się nauczyłem, żeby cię unikać. O, no, no, gib, gib, gib. Ma zbroję, pominąłem zbroję. Porzucaj, typie. Dziękuję. Straciłem chyba z 10, żeby to zdobyć, ale to absolutny szczegół. Co mnie tak strzela chamsko? Wy pewnie. Chyba nie potrzebuję tego drugiego Uzika. Wystarczy mi na razie jeden. Zawsze jak mówię, że wystarczy mi jeden, to potem mi nie wystarczy. Więc lepiej mieć od razu dwa. Taka jest moja dewiza. Tak mi to pomóż Bóg. Ktoś jeszcze? O, sorry, stary. No. Zdobyłem się dywaniu głosów, chciałem zauważyć. Tak absolutnie szczerze. Okej, to nie koniec zabawy, widzę. Tu nigdy nie ma końca zabawy. Nigdy w tym systemie nie ma chwili spokoju. Ja tu umiem, mam za mało zdrowia. Nie, no nie. Nie możemy tak myśleć. Musimy być dobrej myśli. Damy radę. Zauważyłem, że w tym systemie jest ciężej dostrzec czasami przeciwników tutaj ogólnie w świecie. Bo wiecie, kolory są żywe, przeciwnicy są, mają też kolory żywe. I to mi się zlewa trochę, ale tylko moja oczywiście subiektywna opinia. Czy możemy... O, właśnie, dziękuję. Właśnie miałem pytać, czy możemy dalej już jechać. Aha. Widzę was. Jezus! Wiedźmy. Ja wam dam. Te uziki są zajebiste swoją drogą. O, i już po uzikach. I już się skończyły. No nie, tu potrzebuję tego, bo wiesz, szlak trafi z tymi wiedźmami. Potem na strzał właśnie, jak są blisko. Z tego i to jest piękne. Oj! No chciałbyś. Pięknie, panowie? O to chodziło? Aby tak dalej? Coś tu jeszcze do mnie łoi? Czy... mi się zdaje? Nie wiem. A, on zrobił swojego kolegę. Bardzo inteligentnie, gratuluję inteligencji. Okej, oni mnie tutaj pozabijają jak nic. Muszę się tutaj obronić jakoś mądrze. Dobra, zamówiliśmy lecą. Teraz je potraktujemy. Mogłabyś trochę przylecieć do przodu tutaj, bo właśnie. Bo mi się trochę tutaj chujowo strzela. Alright, no. Gdzieś dojeżdżamy pomału. To jest najważniejsze. No, tak trochę musimy się dostać na dół, z tego co pamiętam. Znaczy, no na pewno musimy być na ziemi, bo wiecie, zoom zoom i tak dalej. O kurwa. Siema, panowie. Gaz przeleciał, myślałem, że nie doleci. Ja nie wiem, czy jest blisko, a jest na dole. Czy to jest? Nie, myślałem, że to jest minigun. Nie pamiętam, czy się zbywa minigana w ogóle w tej grze. Kompletnie nie pamiętam. Kompletnie. Przejdziemy się tutaj dookoła jeszcze, może tutaj coś ciekawego jest. Ciekawe, czy mogę tam na przykład zeskoczyć. I co by było wtedy? halo? A, tędy, przepraszam, nie mogę sobie wyskoczyć jak człowiek. O, w tym życiu, okej. Okay. A nie, myślałem, że to jest bait dla mnie. Skam? Skam jak nic. Wjeżdża, Terminator, do widzenia. To jest wioska Zixing, nie wasza. Wracajcie na swoją planetę. Ile ja was... Przepraszam, ja sobie... Ja nie jestem na swojej planecie, ale was w tym bardziej nie powinno być. Więc wiecie, rozumiecie? Wyjazd z baru. Do widzenia. Ty tym bardziej. Żeśmy załatwił jak
Nie powiem co. Siema stary, jesteś brzydki? Czajcie być tak zdisowanym przed tym, jak ktoś was po prostu zastrzeli na śmierć. Masakra, to wyszło samo z siebie, nie planowałem tego. O, extra life, bardzo mnie to cieszy. A czemu mam 4, jak miałem... Zebrałem przecież 2 razy extra life, a bo mi się ten... Poziom się ładował, no tak. Więc kolejny tak jakby sekcja już. Czemu? A, ładnie, że go zabił, elegancko. I teraz tamtego. No. Pokaż co umiesz. Elegancko. No panowie! Myślałem, że to tych zestrzelą, ale aż tak dobrzy nie są. Okej, czy coś tu jeszcze będzie? Jestem bardzo ciekaw, gdzie były sekrety te dwa, które pominąłem, bo... Nie wydaje mi się, żeby mnie nie było w każdym miejscu. Mi się wydaje, że byłem wszędzie. Co to było? What the fuck? Thanks! I'm so happy. Gościu w ogóle jaki głos miał. Jestem ciekaw, co on powiedział dokładnie. Czy to był jakikolwiek sposobem English? Czy nie? Pewnie nie. Ale brzmiało trochę jak English. Wydawało mi się, że rozumiałem tam coś. Dziwna sprawa, ale trochę się wystraszyłem. Czekaj, ja się nie wystraszyłem. A po strachu będziemy sobie grać jeszcze Poppy Playtime Chapter 3. Nie wiem, czy mówiłem to na streamach, pewnie mówiłem. Więc to, będziemy grać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ponoć jest ten chapter 3 straszniejszy niż pozostałe dwa chaptery. Także zajebiście. Zobaczymy, czy w ogóle przeżyje. Kolejna kastenka. Się napić. Zum zum. Oż ty w życiu. Sam. Zum zum took the medallion. I know. Zum zum took the medallion. What now? Don't worry. I know where he lives. Don't worry. Don't worry. Samuel. Jeden na dwa sekrety, no naprawdę? Gdzie był ten jeden sekret? Jestem zły. Tak szukałem wszystkiego, by działo coś strzelić albo coś. Tego nie znalazłem. O, tą sekcję pamiętam bardzo dobrze. Gnary! Let's go! Jeżeli graliście w Get Grounded, no to... To wygląda bardzo podobnie. O, to pieski wyciły. Wygląda jak wyraz mają, to jest butelka. We're gonna have to split up into two groups. Guys? Guys? No! Tak więc do tego, do Simpsonów, nie? Spoko. O, tu, o, ta, tu są pająki. Shit, man. O mój Boże, ta muzyka. Aha, pająki. Jak nic. O, rany. Oj, pamiętam tą sekcję. Pamiętam to, aż za dobrze. O rany, w sensie nie pamiętam jak wygląda ta sekcja, w sensie co się znajduje w niej. Jeśli chodzi o sekrety i tego typu rzeczy, jak to wygląda po kolei. Ale pamiętam po prostu tą sekcję, to mi ta sekcja mi tak zapadła w pamięć, że to jest szok. Tak zajebista. Jak grałem w to pierwszy raz, to miałem takie
O, jest to takie małe, wszystko jest takie wielkie. Dlatego grałem też w Grounded, no nie? I było takie, wow, z takiej malutkiej spotkałem Biedronkę, która była wielkości bloku. I była przyjazna i miałem takie, what the fuck. O mój Boże. Ale okej, więcej historii będzie w następnym oczywiście odcinku. Udało nam się ukończyć kolejną sekcję, a na razie dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka Serious Sam 2. Do zobaczenia do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Pa, pa.